Witajcie. Dzisiaj nietypowy odcinek, dużo zapytań na konwentkę łowię. W tym sezonie wyposażyłem się w nowy kołowrotek Stelle FK 4000. No jak nowy kołowrotek, to wypadało zmienić i wędeczkę. Szukałem czegoś pod sandacza, szczupaka, na lekko, pod odrę, czy to za dnia, czy sandacze też nocą, a na wypadek suma, jakby się uwiesił, to też żeby był zapas mocy. Chciałbym wam polecić wędeczkę firmy Mikado. Seria Black Crystal. Ja osobiście wybrałem model długości 2,23 metra i wyrzucie 6,26 gram. Już kilka razy zabrałem tą wędkę na spacer nad wodę. Jak widzieliście, pierwsze ryby były i dlatego mogę wam bez ściemy pochwalić się własnymi przemyśleniami. Generalnie wędka naprawdę na elektrycznym blanku. Każde skubnięcie też czuć w nadgarstku. Przy łowieniu oczywiście na plecionkę. No i na razie jest super. Nie prowadzę sprzedaży internetowej, ale mogę tego kija polecić. Choć wiadomo, wędkę to jednak każdy wybiera pod własne preferencje. Ale jednak ta seria jest warta uwagi. Jak wiecie, na pewno bym nie ściemniał. Do wyboru wędek to mam, powiem wam, że setki. A jednak postawiłem w tym sezonie na Mikado. I na razie jest super. Będę piłował do jesieni na tego kija, pewnie w przyszłym roku też. No i do zobaczenia w sklepie lub nad wodą. Cześć!